Spójrzmy teraz na takie zadanie. Naszym zadaniem jest wyznaczenie wartości funkcji trygonometrycznych kątów ostrych w trójkącie prostokątnym, gdy wiemy, że jego boki mają długość 6, 8 oraz 10. Czyli zaznaczmy sobie najpierw kąt alfa w tym miejscu. No i wówczas oczywiście bok, który znajduje się naprzeciwko kąta prostego, to będzie przeciwprostokątna. A przeciwprostokątna jest bokiem najdłuższym. Czyli z tych trzech boków tutaj będziemy mieli 10. Natomiast naprzeciwko kąta alfa zaznaczmy sobie bok najkrótszy, czyli ma on długość 6, a przy kącie alfa bok o długości 8. No i teraz możemy wyznaczyć sobie wartości funkcji trygonometrycznych tego kąta ostrego, czyli zapiszmy sobie, że sinus alfa to będzie stosunek długości przy prostokątnej naprzeciwko kąta alfa, czyli ma ona długość 6, do przeciwprostokątnej, a przeciwprostokątna ma długość 10, no i musimy to sobie jeszcze skrócić przez 2, czyli tu mamy 3 oraz 5, czyli sinus kąta alfa to 3 piąte. Następnie wyznaczmy sobie kosinus kąta alfa, czyli kosinus to będzie stosunek długości przy prostokątnej przy kącie ostrym, czyli przy kącie alfa, do przeciwprostokątnej, czyli przez 10. Skracamy sobie przez 2 licznik oraz mianownik i kosinus to 4 piąte. No i jeszcze nam pozostał tangens kąta alfa. W tangensie wykorzystujemy tylko przyprostokątne. No i na początek mamy przyprostokątną naprzeciw kąta alfa, czyli 6, do przyprostokątnej przy kącie, czyli do 8. Skracamy sobie to także przez 2, czyli mamy 3 czwarte. Następnie zaznaczymy sobie drugi kąt, czyli kąt beta w tym miejscu i także wyznaczmy najpierw sinus bety, później kosinus, no i jeszcze tangens. Jeżeli chodzi o sinus, no to sinus to będzie stosunek długości przy prostokątnej naprzeciwko beta, czyli tu mamy 8, do przeciwprostokątnej, czyli do 10. Zwróćcie uwagę, że zarówno w sinusie, jak i w kosinusie w mianowniku będziemy mieli zawsze przeciwprostokątną. Następnie skracamy to sobie przez 2, czyli mamy 4 oraz 5, czyli otrzymamy 4 piąte. Tutaj mamy kosinus. Kosinus to będzie stosunek długości przy prostokątnej przy kącie beta do przeciwprostokątnej. Skracamy sobie przez 2, czyli mamy 3 oraz 5. No i jeżeli chodzi o tangens, to w tangensie mamy przyprostokątne. No i w liczniku mamy przyprostokątną naprzeciw kąta beta, czyli 8, do przyprostokątnej przy kącie beta, czyli do 6. To również sobie skrócimy przez 2 i mamy 4 trzecie. Spójrzmy na podpunkt B. Tutaj na początek zaznaczmy sobie w tym miejscu kąt alfa. Najdłuższym bokiem będzie oczywiście przeciwprostokątna. Tu mamy najkrótszy bok, no tu mamy tą dłuższą przyprostokątną. I wyznaczmy sinus na początek kąta alfa. Czyli sinus, patrzymy sobie na kąt alfa i szukamy przyprostokątnej naprzeciwko tego kąta, czyli mamy 7, do przeciwprostokątnej, czyli do 25. Jeżeli chodzi o kosinus, no to szukamy sobie przyprostokątnej przy tym kącie, czyli 24, do przeciwprostokątnej, czyli 25. No i jeszcze tangens kąta alfa nam pozostał. W tangensie wykorzystujemy tylko przyprostokątne. No i najpierw przyprostokątna naprzeciwko alfa, do przyprostokątnej przy alfie, czyli mamy 7 24. No i teraz zaznaczmy drugi kąt, czyli tutaj kąt beta. No i po kolei sinus bety, kosinus, no i jeszcze tangens wyznaczymy. Czyli jeżeli chodzi o sinus, to zawsze patrzymy na ten kąt, czyli to będzie przyprostokątna naprzeciwko, czyli 24 do przeciwprostokątnej. W kosinusie to jest przyprostokątna przy becie, czyli 7 do przeciwprostokątnej. No i jeszcze tangens beta, czyli w tangensie wykorzystujemy przyprostokątne. Naprzeciwko mamy 24, natomiast przy kącie beta mamy 7, czyli tangens bety to 24 siódme. No tutaj sobie może to oddzielmy i teraz spójrzmy na ten trójkąt. Tu mamy najdłuższy bok, czyli przeciwprostokątną. Tutaj mamy dłuższą przyprostokątną, tutaj krótszą, czyli tu zaznaczmy sobie kąt alfa. No i teraz sinus kąta alfa to będzie przyprostokątna naprzeciwko do przeciwprostokątnej,
czyli to sobie zaznaczmy. I oczywiście no, musimy się tutaj pozbyć niewymierności z mianownika. 1 razy pierwiastek z 17 to pierwiastek z 17, no a tu mamy 17. Kosinus kąta alfa to przyprostokątna przy danym kącie do przeciwprostokątnej. Tu także pozbędziemy się niewymierności. Czyli mamy 4 pierwiastki z 17 przez 17. No i tangens kąta alfa to jest przyprostokątna naprzeciwko kąta do przyprostokątnej przy kącie, czyli mamy 1 do 4. No i jeszcze kąt beta zaznaczamy sobie w tym miejscu. No i po kolei, może tutaj sobie zapiszmy, że będzie tak sinus bety, kosinus kąta beta, no i jeszcze tangens również. Czyli tak, w sinusie bety, czyli naprzeciwko bety mamy 4 do przeciwprostokątnej, czyli pierwiastka z 17. Pozbędziemy się niewymierności i mamy 4 pierwiastki z 17 przez 17 w kosinusie bety. Przy kącie nasza przyprostokątna, czyli przy becie do przeciwprostokątnej. Mnożymy przez to, co mamy w mianowniku, żeby pozbyć się niewymierności. No, mam pierwiastek z 17 przez 17. W tangensie bierzemy pod uwagę dwie przyprostokątne. Naprzeciwko kąta beta mamy 4, przy becie mamy 1, czyli 4 przez 1 to będzie 4. Pod punkcie D mamy trójkąt o bokach 1, 4, pierwiastek z 15. Czyli zauważcie, że pierwiastek z 15 tu sobie obliczymy, że to będzie 3,8, czyli to znaczy, że najdłuższy bok to będzie 4, czyli to musi być nasza przeciwprostokątna. No i tu zaznaczmy sobie kąt alfa. Mamy jedną przyprostokątną równą 1, no a drugą pierwiastek z 15. No i teraz wyznaczamy najpierw sinus alfa, później kosinus, no i jeszcze tangens kąta alfa. No to najpierw sinus. Jeżeli spojrzymy na sinus, no to będzie stosunek długości przyprostokątnej naprzeciwko alfy do przeciwprostokątnej. W kosinusie to będzie przyprostokątna przy kącie alfa, czyli pierwiastek z 15 do przeciwprostokątnej. Natomiast w tangensie bierzemy pod uwagę tylko przyprostokątne, czyli to będzie przyprostokątna naprzeciwko alfy do przyprostokątnej przy kącie alfa. No i pozbywamy się tutaj niewymierności, czyli mamy pierwiastek z 15 przez 15. No to teraz zaznaczmy sobie kąt beta w tym miejscu, no i po kolei sinus bety, kosinus bety, no i jeszcze tangens nas interesuje. Czyli jeżeli chodzi o sinus, no to tu mamy betę, czyli najpierw przyprostokątna naprzeciwko bety, czyli pierwiastek z 15 do przeciwprostokątnej. Teraz kosinus, to będzie przyprostokątna przy kącie beta do przeciwprostokątnej. Natomiast tangens beta to będą te dwie przyprostokątne i najpierw przyprostokątna naprzeciwko bety, czyli pierwiastek z 15 do przyprostokątnej przy kącie beta, czyli tangens beta to pierwiastek z 15. No i przypadek spod punktu E, przeanalizujmy sobie. Tutaj mamy boki długości. Pierwiastek z 5, 2 pierwiastki z 5 oraz 5. No to który bok będzie najdłuższy? No obliczmy sobie. Mamy tak, pierwiastek z 5 to będzie około 2,2. Tutaj mamy 2 razy pierwiastek z 5, czyli 2 razy 2,2 to 4,4. A tu mamy piątkę, czyli widać już, że najdłuższym bokiem będzie piątka, czyli to musi być nasza przeciwprostokątna. A tutaj zaznaczmy, że mamy pierwiastek z 5, a ten bok to 2 pierwiastki z 5. No i zaznaczamy kąt alfa, czyli najpierw sinus kąta alfa, później kosinus, no i jeszcze tangens. Czyli tak, w sinusie to będzie przyprostokątna naprzeciwko kąta alfa do przeciwprostokątnej. W kosinusie przyprostokątna przy kącie alfa, czyli 2 pierwiastki z 5 do przeciwprostokątnej. W tangensie bierzemy pod uwagę dwie przyprostokątne. Najpierw przyprostokątna naprzeciwko kąta alfa do przyprostokątnej przy alfie. Skracamy to sobie, no i nam zostanie 1 przez 2, czyli tangens to będzie 1 druga. No i teraz zaznaczamy kąt beta.
No i także najpierw sinus bety, czyli sinus to będzie przyprostokątna naprzeciwko bety, czyli dwa pierwiastki z pięciu do przeciwprostokątnej. Kosinus bety to będzie przyprostokątna przy kącie beta do przeciwprostokątnej, czyli do piątki. No a w tangensie, no to mam nadzieję, że pamiętacie, że to będzie stosunek tych dwóch przyprostokątnych. Najpierw przyprostokątna naprzeciwko bety, czyli dwa pierwiastki z pięciu do przyprostokątnej przy becie. Skracamy, no i nam tutaj zostaną dwie pierwsze, czyli po prostu dwa. No i podpunkt ostatni, czyli najpierw ustalmy, gdzie będziemy mieli naszą przeciwprostokątną, czyli bok najdłuższy, czyli pierwiastek z dwóch, wyznaczmy, to będzie około 1,4. Pierwiastek z sześciu nam się przyda, czyli mamy tak, pierwiastek z sześciu to 2,4 około, czyli no to będzie na pewno najdłuższy bok. Czyli pierwiastek z 6 to będzie przeciwprostokątna, następnie mamy pierwiastek z 2 oraz 2. No i tu mamy kąt alfa, czyli na początek sinus tego kąta. Sinus to jest stosunek przyprostokątnej naprzeciwko alfy do przeciwprostokątnej. No i pozbywamy się niewymierności, czyli 2 razy 6 to 12, czyli mamy pierwiastek z 12. Pierwiastek z 6 do kwadratu to będzie 6. No i oczywiście tutaj 12 można sobie rozłożyć, no można zapisać, że 12 to będzie 4 razy 3, a pierwiastek z 4 to 2, czyli mamy 2 pierwiastki z 3 przez 6, skracamy sobie przez 2 i otrzymamy pierwiastek z 3 przez 3. Następnie kosinus kąta alfa, no to kosinus to będzie przyprostokątna przy kącie alfa do przeciwprostokątnej. Tu również pozbywamy się niewymierności, czyli mamy dwa pierwiastki z 6 przez 6, skracamy i otrzymamy pierwiastek z 6 przez 3. No i tangens kąta alfa, czyli w tangensie mamy przyprostokątne, najpierw przyprostokątna naprzeciw, czyli pierwiastek z 2 do przyprostokątnej przy alfie, no i mamy wyznaczonego tangensa. No to jeszcze drugi kąt sobie zaznaczmy, czyli tu mamy kąt beta i też po kolei sinus kąta beta, no to betę mamy tutaj, czyli przyprostokątna naprzeciw to będzie 2 do przeciwprostokątnej, czyli pierwiastka z 6. Czyli zobaczcie, że 2 przez pierwiastek z 6 mieliśmy w tym miejscu, czyli otrzymaliśmy pierwiastek z 6 przez 3, ale oczywiście można to sobie zapisać, tak, że pozbywamy się niewymierności i taki wynik otrzymamy. Następnie kosinus beta, no to w kosinusie mamy przyprostokątną przy kącie, o, tu przy kącie beta, czyli pierwiastek z 2, do przeciwprostokątnej, czyli przez pierwiastek z 6, czyli to sobie liczyliśmy w tym miejscu, czyli mamy pierwiastek z 3 przez 3. No i jeszcze tangens beta, czyli w tangensie to będzie przyprostokątna naprzeciwko bety, czyli 2 przez przyprostokątną przy kącie beta, czyli pierwiastek z 2. No i tutaj pozbędziemy się niewymierności i mamy 2 pierwiastki z 2 przez 2. Skracamy i otrzymamy pierwiastek z 2.